Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam cztery najbardziej prawdopodobne daty na koniec świata, które zwiastują koniec świata, więc chyba możemy zaczynać. Jedna z najbardziej prawdopodobnych katastrof, które zniszczą ludzkość, może odbyć się już w lutym 2019 roku. Do Ziemi zbliży się wtedy potężna asteroida 2002 NT7, która ma średnicę 2 km. Gdyby to ciało niebieskie uderzyło w naszą planetę, to powstałaby energia, zniszczyłaby część kontynentów i zmieniła klimat na Ziemi. Życie mogłoby stracić również 1/4 ludzkości, to jednak nie byłoby zupełny Armagedon. Kolejne tak duże ciało niebieskie w okolicy naszej planety pojawi się w lutym 2040 roku. To asteroida AG5, która waży obecnie 4 tony. Gdyby ten obiekt uderzył w błękitną planetę, to przy życiu nie pozostałby zupełnie nikt. Naukowcy ostrzegają również przed datami, które muszą zainteresować naszych potomnych. Podobne obiekty zbliżać się będą do Ziemi w 2135 roku i 2880 roku. Brzmi przerażająco, szczególnie że zagrożenie z kosmosu nie jest jedyną możliwością na zniszczenie znanego nam świata. Na szczęście wszystkie dotychczasowe przepowiednie wieszczące zakłady okazały się zwykłymi bujdami. Oby było tak i w tych przypadkach. Jak myślicie, koniec świata nastąpi, czy jest to kolejna bujda? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i... Piąteczka.